Witam Państwa i w części poświęconej tworzeniu grą w Blenderze opowiemy sobie dzisiaj o sensorze Always. Always jest sensorem, który w grze służy bardzo często do ustalania pewnych akcji, które powinny trwać przez cały czas. Może pokażmy to sobie, najlepiej by było to wszystko zobaczyć. Przełączę się do Blender Game. Oczywiście włączę sobie panel Game Logic i dodam jakiś obiekt, dla którego ten sensor będziemy mogli testować. To może być nawet taki zwykły plane, nic więcej. I teraz, aby pokazać, w jaki sposób można testować taki sensor, odsłonię może okno z konsolą, które mam poniżej. Ustawię je tutaj. Property możemy na razie zamknąć. I ten sensor, który tutaj mamy, sensor Always, będziemy mogli przeanalizować, jak działa, łącząc go z pewnym kontrolerem, którego działanie będzie sterowane przez Pythona. A więc weźmy sobie może coś takiego jak skrypt. Ten skrypt tutaj w edytorze tekstowym mogę utworzyć. To będzie nowy skrypt zupełnie. I tutaj napiszę sobie print na przykład akcja. Myślę, że tak będzie najprościej. Napiszemy sobie po prostu zwykły tekst i nic więcej. Powiększę, gdyby to było słabo widać. I teraz tak, aby połączyć ten skrypt, który tutaj mam, muszę wybrać sobie ten skrypt tutaj, w tym menu, które jest związane z kontrolerem typu skrypt, a więc wybieram sobie tekst. I teraz, aby to wszystko jeszcze działało, potrzebuję mieć tutaj połączenie i teraz mogę uruchomić grę. Jeżeli uruchomię grę klawiszem P, w tym momencie widzę, że mam napis Blender Game Engine Started. Gra teraz jest w toku, a więc się toczy akcja, gdyby tu jakaś była oczywiście. I widzimy, że ten sensor Always napisał mi raz akcja. Wcisnę teraz Escape i widzę, że gra została zakończona. I teraz o co tu chodzi? Otóż ten sensor to jest sensor, który jest używany bardzo często do inicjalizowania różnego rodzaju zmiennych oraz do ustawiania ich wartości początkowych oraz do innych rzeczy. I teraz jedną z takich jego akcji jest to, że wtedy, kiedy wchodzę do gry, zmienia się jeden raz stan tego sensora. Z niezdefiniowanego na zdefiniowany. On się tutaj jakby uaktywnia i działa w ten sposób, że zawsze wyśle mi jeden impuls do kontrolera, a kontroler oczywiście uruchomi mi ten skrypt Pythonowy, który napisze mi w konsoli jakąś akcję. Napisał mi tutaj akcja, spoko. To jest wszystko ok. Natomiast teraz, jeżeli ten sensor chciałbym użyć w inny sposób, to mogę oczywiście pokombinować z tymi ustawieniami, które są tutaj. No i to właśnie teraz trzeba wyjaśnić. Otóż w każdym sensorze, troszeczkę bardziej skomplikowanym niż Always, będzie zawsze zestaw tych parametrów. Dlatego jak wytłumaczę je dla Always, to one będą dotyczyły również wszystkich innych sensorów. Jeżeli zmienię tutaj rodzaj sensora, na przykład na Collision, zobaczymy, że tutaj jest ten sam nagłówek dokładnie. Jak zmienię na przykład na Mouse, to będzie dokładnie to samo. A więc wszystko będzie działało zawsze tak samo jak w przypadku Always, plus jakieś nowe dodatkowe funkcje, które dany sensor spełnia. Więc wróćmy do Always i zastanówmy się, co to wszystko tutaj robi. A więc teraz tak. To, że Always będzie działał, zobaczymy sobie na przykładzie tych napisów, które tutaj się będą pojawiały. Mogę je troszeczkę powiększyć jeszcze, aby je było lepiej widać. Zróbmy to w ten sposób. Obawiam się, że teraz będzie dobrze. I teraz, jeżeli wcisnę jeszcze raz klawisz P, widzę, że akcja pojawiła się raz, Escape, wychodzę. Teraz, jeżeli włączę sobie ten guzik, który jest tutaj, to jest tak zwany True Pulse Triggering. Jeżeli przytrzymam myszkę, to widzę, że to jest Activate True Level Triggering Pulse Mode. To będzie oznaczało, że w tym momencie dostępne jest to pole z napisem skip oraz ten sensor będzie działał w sposób nieprzerwany przez cały czas. Uwaga, uruchamiam grę i patrzymy, co się będzie działo. Muszę mieć myszkę na widoku 3D, aby to zrobić, a więc naciskam P tutaj. I jak widzimy, cały czas pojawia się napis akcja. Dobra, escape. W tym momencie ten trigger, czy też raczej sensor, działa w ten sposób, że 60 razy na sekundę, czy też z taką prędkością, z jaką ustawimy swoją grę tutaj w panelach dotyczących konfiguracji ogólnej, będzie działał i wzbudzał działanie tego skryptu. I ten skrypt również 60 razy na sekundę się będzie wykonywał, pisząc słowo akcja. A więc co sekundę będę miał 60 takich napisów. Oczywiście gdybym przewinął w górę i policzył czas, prawdopodobnie tyle właśnie by było. Chyba że mój komputer byłby zbyt słaby, żeby wyrobić taką, powiedzmy sobie, szybkość działania. Teraz, jeżeli użyję tego parametru skip, to mogę tutaj wpisać na przykład wartość 60 i to będzie znaczyło, że cały ten sensor w sposób nieprzerwany, znowuż, wywołuje swoją akcję, ale przeskakuje lub też odpuszcza sobie 60 kroków na sekundę.
Znaczy, że co oznacza po prostu, że będę w ciągu sekundy miał tylko jedną akcję wywołaną, a później znowu będzie oczekiwanie przez 60 takich cykli. Jeżeli teraz uruchomię grę, to zobaczymy, że to słowo akcja pojawia się znacznie wolniej. Więc mam teraz taki puls, taki jakby zegar, który cyka co jedną dosłownie sekundę. Oczywiście tutaj jak Escape wcisnę, to nic nie da. Muszę wziąć myszkę nad blendera i tam ją wcisnąć. Teraz, jeżeli będę miał na przykład skip 30, to będzie oczywiście tych pulsów dwa razy więcej. Będę miał pulsowanie dwa razy szybsze, a więc akcję również będę wyzwalał dwa razy szybciej z takiego sensora. Teraz, jeżeli użyję na przykład czegoś takiego jak ten dolny guziczek, to w tym momencie zobaczymy, co będzie się działo. I widzimy, że raz wyzwoliła się akcja, a później jest stop. I no, niezależnie od tego, czy tu będzie skip na 0, czy na jakąś inną wartość. Tutaj chodzi o to, że ten drugi guzik to jest tak zwane negatywne triggerowanie, to jest negative pulse triggering. I to już jest związane z tym, jak działa ten sensor. Sensor potrafi wysłać informację do kontrolera nie tylko wtedy, kiedy jest jakaś pozytywna akcja, ale wtedy, kiedy jest jakaś akcja negatywna. Czyli w tym momencie on wysyła fałsz. Wysyła fałsz za każdym razem, 60 razy na sekundę, ale ten fałsz nie jest przez kontroler w ogóle sprawdzany. W tym momencie kontroler jakby wydaje się nie działać. Trzeba by to wykryć dokładnie, analizując stan tego właśnie sensora, czyli pisząc troszeczkę dłuższy kawałek kodu. Aby to sprawdzić, musielibyśmy napisać ten kod. Może za chwilkę go tutaj wrzucę, jest w template'ach dostępny, także nie ma problemu. Natomiast jeżeli wyłączę takie coś, to ten skip jest nieaktywny i w tym momencie możemy również przejść do następnych rzeczy. Więc teraz ten guzik level, jak mamy tutaj, to jest coś, co wykrywa zmianę nowych stanów, a więc najczęściej jest to zmiana związana z wejściem na nowy poziom i stąd właśnie nazwa level, albo po prostu ze zmianą stanu gry. Czyli jeżeli zmieniają się stany gry, na przykład tutaj, to w tym momencie aktywuje się jeden raz dosłownie ten sensor. Więc on będzie zawsze działał, tak jak teraz, ale jeżeli wcisnę level, to zaktywuje się tylko wtedy, kiedy zmieniają się te stany gry. One się zmieniają oczywiście również wtedy, kiedy gra się uruchamia, w związku z tym nadal dostanę wyzwolenie jeden raz tej akcji, tak jak widzimy. Więc nic się tutaj pozornie nie zmienia. To będzie miało znaczenie, kiedy zaczniemy zmieniać te stany za pomocą odpowiednich funkcji. Jeżeli będziemy mieli natomiast coś takiego jak tab, to działa szczególnie wtedy, kiedy mamy na przykład sensor związany z klawiaturą, to w tym momencie każde przytrzymanie takiego sensora w stanie true będzie sprowadzone do jednego tylko wysłania sygnału. Odżyję się, że teraz wezmę i uruchomię go, to widzę dwa wyzwolenia naszego skryptu akcja. A to dlatego, że pierwsze wyzwolenie pochodzi z aktywacji samego sensora always i on się aktywuje, a tab to jest jakby drugie wyzwolenie, które zatrzymuje to poprzednie. Jeżeli włączę sobie teraz ten true triggering tutaj, to w tym momencie będę miał coś takiego, że ta akcja się będzie toczyła przez cały czas i tab już tego nie będzie tego zatrzymywał. Natomiast gdybym tutaj zrobił sobie coś z klawiaturą, to działałoby to tak, że jak wcisnę klawisz i będę go trzymał, to ten klawisz będzie aktywował mi odpowiedni sensor, gdyby to był na przykład keyboard tutaj. W tym momencie keyboard by cały czas był aktywowany przez wciskany klawisz i wtedy cały czas generowałby te pulsy. Jeżeli wezmę, włączę tab, to w tym momencie ten tab będzie oczywiście działał tylko jeden raz, do momentu aż puszczę ten sensor, puszczę klawisz i wtedy przy kolejnym naciśnięciu znowuż się zaktywuje. Ponieważ tutaj cały czas są te aktywacje i jakby deaktywacje, to ten tab działał przez cały czas. A więc tutaj cały czas widzieliśmy te akcje. Oczywiście chodzi o taką sytuację. Okay? Więc jeżeli znowu ustawię skip na jakąś większą wartość, to będę miał tutaj tą akcję po prostu powolniejszą, ale pierwsza leci dwa razy i każda następna leci dwa razy. Tak to dziwnie działa, to zachowanie. Oczywiście możemy także odwrócić działanie takiego sensora i zrobić coś takiego, że jeżeli na przykład on aktywuje się w trybie true, to będziemy mogli zamienić na tryb false. Jeżeli teraz uruchomię go, to leci tylko jedna akcja, zgodnie z tym, że on na początku wysyła jeden puls, który jest niezależny, a potem dopiero wszystkie są odwrócone. Jeżeli teraz wezmę negative puls, w tym momencie będziemy mieli akcję tutaj wykonywaną. A więc można w ten sposób sprawdzać, czy tak naprawdę nie wystąpiła jakaś akcja. Jeżeli nie wystąpiła, to wtedy mam aktywację kontrolera. W tym przypadku to jest normalnie sprawdzane, czy akcja jest fałszem, a w tym, czy akcja wystąpiła lub czy występuje w sposób ciągły. Tak można rozumieć działanie tych ustawień, które tutaj mamy. No i teraz może zastanówmy się, jak wykryć ten fałszywy puls. Aby to zrobić, potrzebuję troszeczkę więcej miejsca w tym edytorze, więc go sobie rozciągnę, trochę pomniejszę te znaki i weźmy sobie zamiast takiego skryptu, wywalę go stąd,
przez Unlink. Nawiasem mówiąc, on zniknął w sposób całkowity. Ten Unlink go usuwa, ale blok danych również znika. Weźmy sobie teraz Templates, Python i stąd wybierzmy sobie coś takiego jak GameLogic Simple. GameLogic Simple powinien już chyba nam to wszystko tutaj pozwolić zrobić. Teraz mam coś takiego jak zwykły kawałek kodu w Pythonie. Troszeczkę go uproszczę, aby był bardziej spójny. To jest prawie cały ten kod. Proszę się nie bać. Ten przykład nazywa się GameLogicSimple.py i mogę go tutaj w tym kontrolerze teraz wybrać jako skrypt, który będzie działał. Oczywiście działanie takiego skryptu tutaj nie będzie dla nas widoczne, ponieważ ten skrypt niczego nie pisze. Widzimy za to, że pojawiły nam się tutaj jakieś błędy. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. I mam tutaj coś takiego jak Python Script Error, Object Plain, Controller Python, a więc to wszystko, co jest tutaj. Mamy Object Plain, widać nazwę, mamy Controller Python, widać jego nazwę. I mamy, że w linii 12, w module jakimś tam main i w linii pierwszej coś tam jest nie tak. I teraz requested item my sensor does not exist, co oznacza, że zażądany sensor o nazwie mój sensor nie istnieje. No i słusznie, bo nasz sensor nazywa się tutaj always. Ten always muszę wpisać tutaj, to jest ten mój sensor. W tym momencie będzie OK. Załóżmy też, zauważmy raczej, że mamy także aktuator tutaj wyciągany, a my żadnego nie dodaliśmy, więc możemy taką linijkę od razu wywalić, ponieważ nie będziemy go używali. I teraz mamy tutaj jakąś aktywację aktuatora, nie będziemy tego potrzebowali. Zamiast tego napiszemy sobie print i tutaj będzie active. A tutaj napiszemy sobie print negative. I w ten sposób będziemy mogli użyć tego prostego skryptu po to, aby sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wyłapać ten negatywny puls, który tutaj można sobie zaznaczyć. Ale na początku sprawdźmy, czy sam skrypt działa. A więc wciskam P i widać, że chyba działa, ponieważ tutaj się nic nie napisało. Widzimy, że pojawił się jeden napis active. A więc wszystko działa tak jak na samym początku, tylko zamiast pojedynczej instrukcji print mam więcej kodu, ale dzięki temu kodowi tutaj, który też będę musiał później wyjaśnić, możemy sprawdzić stany tego sensora. Możemy sprawdzić, czy on jest pozytywny, czy negatywny. No więc teraz zaznaczam tutaj na przykład coś takiego. Weźmy sobie 60, wpiszmy, żeby było lekkie opóźnienie. I teraz jak wcisnę P, to mam active, active, active. Aktywuje się co sekundę i to jest w porządku. Teraz weźmy sobie tutaj coś takiego jak ten false. Zobaczymy, co teraz będzie. I mamy active i niestety cisza. A więc do tego momentu tutaj nie doszedłem. Weźmy sobie invert i zobaczmy, co będzie. Mamy teraz dopiero reakcję na ten sygnał negatywny. I teraz chodzi tutaj o to, że ten negatywny sygnał, który generowany jest przez sensor always, zawsze jest negatywny, w związku z tym nie aktywuje w ogóle tego kontrolera. Natomiast jeżeli ja ten negatywny sygnał odwrócę, dochodzi do aktywacji kontrolera, a kontroler widzi ten negatywny sygnał, mimo tego inwersu. Ja przynajmniej w ten sposób to rozumiem. A więc w ten sposób możemy wykryć ten negatywny sygnał. Spróbuję teraz dać ten sygnał pozytywny i zostawić ten guzik invert. Zobaczymy, co będzie. Proszę zobaczyć, mam tylko jeden sygnał negatywny. No i to jest w zasadzie zgodne z przewidywaniami. Jeżeli włączę sobie teraz oba, to zobaczymy, co będzie. Mam negatyw i ten negatyw normalnie sobie leci. Tak jakby w ogóle ten pozytywny był ignorowany. Jeżeli wyłączę invert, to mam teraz sygnał tylko pozytywny. Spodziewam się, że to jest chyba zrozumiałe i działa tak, jak powinniśmy tego oczekiwać. Mogę jeszcze włączyć level, aby zobaczyć, co będzie. I mam tylko jeden sygnał. Jak dam invert, mam sygnał negatywny, który tymczasem już teraz leci przez cały czas. I to jest z kolei znowuż dziwne, wymagałoby pewnego przemyślenia. Mogę włączyć tab i zobaczymy, co teraz, ale tab tutaj w zasadzie wyłączył wszystko. W tym momencie jest w ogóle cisza i nie docierają sygnały do kontrolera. Dobra, więc to jest jakby temat przedstawiony troszeczkę, myślę, szerzej na temat tego, jak działa ten sensor always. No i myślę, że dzięki temu będziemy trochę lepiej w stanie go używać. W przyszłości będziemy często z niego korzystali. No więc dziękuję Wam za uwagę, sorki za ten wtręt z Pythonem. Mam nadzieję, że niektórym to przynajmniej wyjaśniło, jak można korzystać z Pythona w bardzo prosty sposób. No i te gry możemy teraz budować z wykorzystaniem tego always troszeczkę bardziej, myślę, sprytnie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.